Zrywałby, poprosisz dorosłych, dobrze? Ustalimy, gdzie będzie się zbierać, dobrze? I tam proszę mamusia albo babcia, dobrze? Dobrze będzie. Można iść tutaj brzegiem, ale tutaj nie. Jesteśmy bardzo różni, z bardzo różnych miejsc i wszyscy tutaj przyszliśmy w jednym celu, by się świetnie bawić i posprzątać rejon naszego jeziora, żeby było czysto i przyjemnie dla nas wszystkich. Mam na imię Natalia Niemiec, reprezentuję Stowarzyszenie Sprężyna z Centrum Edukacji Nieformalnej z gminy Czorsztyn. Przez ostatni rok brałam udział w projekcie Kobiety Liderki Obywatelki, organizowanym przez Stowarzyszenie Plineum w Krakowie, wsparte przez Fundusz Szwajcarski. 26 kwietnia nasze Stowarzyszenie Sprężyna nad Jeziorem Czorsztyńskim zorganizowało nietypowe zawody w sprzątanie świata. Zawody noszą tytuł Granie w śmieciobranie. Drużyny bardzo różne, wielopokoleniowe, dziadkowie, wnukowie, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także nasi znajomi z Krakowa i okolic przyjechali, by nas wspierać w tych zawodach. Kwestie workowe. Rozumiem, że każda drużyna ma worki, rękawice, sznurki i pisaki, tak? I że każda drużyna wie, jaki ma numer. Bo to jest bardzo ważne. Czy w wszystkich workach mamy od razu napisać szóstkę, jeżeli tak, nie? Tak. Znaczy nie od razu. Znaczy najlepiej do tych, do których wy będziecie wypełnicie. I tutaj drużyny dzisiaj rano zgłosiły się, dostali worki i rękawice i gotowi, dzięki też wsparciu deszczu, na słowo start rozbiegli się po różnych rejonach naszej gminy, by sprzątać. Nasi wolontariusze dzisiaj zbierali śmieci w dwóch grupach. Pierwsza grupa to była z lądu i to byli głównie rodzice z małymi dziećmi. I to były tutaj rejony brzegu Jeziora Czorsztyńskiego, ale też takie wąwozy, gdzie mogliśmy dojechać samochodami. A drugą grupą to byli kajakarze. I w tym roku wspierał nas kajakowy patrol Świętego Franciszka. I zbieraliśmy śmieci w trudno dostępnych miejscach. I to również były linie brzegowe, o tutaj mizernej podchubę. Udało nam się zebrać ponad 150 worków śmieci. Kopalnia, tak, niechcący zupełnie trafiliśmy, chociaż chodząc tutaj prawie codziennie na spacery, zawsze mnie to mocno boli. Nasze jezioro jest to zbiornik zalewowy. To znaczy, że wpływają do niego dwie rzeki. I bardzo często podczas powodzi bądź podniesionego stanu wody te rzeki niosą ze sobą śmieci. Więc potrzeba ludzi, którzy będą zbierać je i też dbać w ten sposób o nasz teren. Mamy też dużo gości, którzy przyjeżdżają i czasami niestety zostawiają ze sobą śmieci. Dlatego zależy nam na takiej edukacji proekologicznej wśród mieszkańców, ale szczególnie maluchów, żeby dbać o ten nasz rejon. I to jest niesamowite, że to jest takie pospolite ruszenie mieszkańców naszej gminy, którzy poświęcają swój wolny czas, swoją sobotę, żeby ze swoimi dziećmi świetnie się bawić, ale też sprzątać ten rejon. Uważam, że to jest świetna, nieformalna lekcja ekologii na naszym terenie. Tu mamy buteleczki. Czy jedna została? Nie tylko dzięki wsparciu wolontariuszów udało nam się zebrać te śmieci, ale też wspierali nas lokalni przedsiębiorcy. Zewnidzica, nasza gmina Czorsztyn, stowarzyszenia różne, które ufundowały nagrody i byli naszymi największymi darczyńcami. Czyli jeszcze kajaki mają dodatkowo 5 worków? Tak. Dobra. A ile mieliście w sumie na kajakach? To znaczy? Ile kajakarze zebrali worków śmieci? No to trzeba by to dodać. Zaczniemy od konkursu dla zwycięskich drużyn, które uzbierały najwięcej śmieci. Pierwsze miejsce zajmuje drużyna numer 1, która uzbierała 22 worki pod chubą. No myślę, że jest to na tyle super inicjatywa, że w przyszłym roku ją również powtórzymy i to w okolicach Dnia Ziemi, przed weekendem majowym. Trzecie miejsce zajęła drużyna numer 2. Tutaj zapraszam Mikołaja z swoją drużyną za uzbieranie 7 worków śmieci. A opony? 2 dużo czasu widziała. A telewizor? To jest na wyposażenie mieszkania. Dobra, niech pan będzie.